Naturalne barwniki do jajek. Marmurkowe, kolorowe, naturalnie zabarwione jajka będą niepowtarzalną ozdobą na świątecznym stole. Ugotuj łupiny cebuli w litrze wody około 20 minut. Możesz także użyć szyszek olchy czarnej. One także zabarwią jajka na kolor brązowy. Ugotuj trzy łyżki kurkumy w litrze wody. Kurkuma nada jajkom kolor żółty. Kapusta modra, kolor niebieski. Następnie do każdego z naturalnych barwników dodaj po łyżce soli oraz po dwie łyżki octu. Ugotuj jajka, najlepiej białe. Pokrój łupiny cebuli białej na małe kawałki. Dodaj pokrojone kawałki papieru, a także łupiny cebuli czerwonej. Przecedź wywary. Jajka zmocz w wodzie i obtaczaj w pokrojonych łupinach cebuli oraz w kawałkach papieru. Następnie obtoczone jajka szczelnie zawin w gazę. I zwiąż gumką recepturką. Zamiast pokrojonych kawałków cebuli i papieru możesz wykorzystać listek garanium lub listek pietruszki. Następnie włóż jajka do naturalnych barwników na 8 godzin. Potem przetnij gazę, oczyść jajka z łupin cebuli i pokrojonych papierków. Posmaruj jajka olejem, aby błyszczały, i gotowe! Każde jajko jest niepowtarzalne, a dzieci miały super zabawę.